Cześć, z tej strony b 1 2, 3. i w tym odcinku przedstawię swoje predykcje na galę Crown Jewel 2019, czyli na kolejną galę, która odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. No, ostatnio troszeczkę już nie byłem, byłem trochę z racji na to, że miałem mniej czasu, byłem troszeczkę mniej na bieżąco z WWE, ale jakoś coś tam pooglądałem, coś tam nadrobiłem. I myślę, że... Można by było tutaj przedstawić te predykcje na gale. I pierwsza walka: Tyson Fury kontra Brown Strowman. Czyli mamy walkę zawodowego boksera z zawodnikiem, z zapaśnikiem W. I szczerze mówiąc, no nie wiem, na kogo to postawić. To jest chyba jedyna taka walka, w której nie wiem. I tak, pa oj, obaj panowie mają naprawdę bardzo dobre warunki fizyczne: są wysocy, są dobrze zbudowani. Chociaż nie wiem, czy, no, no, byłoby dość ciekawie, jakby walkę wygrał Tyson Fury, e, jak dla mnie. Więc nie wiem, czy nie postawiłbym 52% do 48% dla Tysona Fury'ego. E, kolejna walka to jest walka Cisaro z lokalnym tutaj z zawodnikiem jakiś Muzier czy coś takiego. Już nie pamiętam jak to się wymawia. Ale ogólnie mam, no i to jest taki... ma być taki bohater tych Saudyjczyków. Mamy taka osoba, której będą kibicować. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jednak Cizaro wygra, bo bardzo lubię Cizaro. I on już tyle co porażek ostatnio odniósł i tyle co musiał się podkładać ostatnio. To jest straszne. I. Ja rozumiem, że to jest bohater tej Arabii Saudyjskiej, ale. no, szkoda mi, Zaro i chciałbym, aby to Cizaro wygrał w tym pojedynku. Kolejna walka: Kane Velasquez kontra Brock Lesnar. I tu mamy kolejnego zawodnika spoza Dabliabli: Kena za występującego w UFC. I w 2010 roku Kane Velasquez pokonał Brocka Lesnara. Jeżeli dobrze pamiętam, wtedy zdobył pas UFC. A teraz mamy inną sytuację, bo jesteśmy w WWE, Brock Lesnar jest posiadaczem mistrzostwa WWE i ponownie na jego drodze staje Kane Velasquez. Ale jednak mimo wszystko, że Kane tutaj zrobił wiele, były te obrony innych wrestlerów przed zakami, Kane tutaj był takim obrońcą też sam naprawdę Dobrze sobie radził, to coś mi się wydaje, że mimo wszystko Brock Lesnar pokona Kane'a Velasqueza i to obroni tytuł WWE i stawiam dlatego na Lesnar'a. No i to jest jedna z tych walk, na które czekam najbardziej. Seth Rollins kontra Defiant Bray Wyatt. Mecz Mistrzostwo Universal na Hell in a Cell. No, mieliśmy w ogóle zupełnie coś dziwnego, to było nieporozumienie. E, Rolnica bronił tytuł przez dyskwalifikację. E, no i dobra. Tutaj mamy na tej gali Crown Jewel, to tak nie wiem czy też em, jakoś zbytnio się mistrzowie zmienią, ale mam nadzieję, że jednak tak i chciałbym, żeby Bray Wyatt czy Defiant zdobył ten tytuł. Universal miał swój e, tutaj title run. Aczkolwiek mam jakieś dziwne przeczucie, że Ronin znowu wygra, ale mam nadzieję, że nie. I Defiant wygra, bo zasługuje na to. I to jest kolejna walka, na którą bardzo czekam. Aczkolwiek tu też mam jakieś dziwne przeczucie, że drużyna, której ja kibicuje, może przegrać. I mamy drużynę Hogana kontra drużynę Flera, czyli Team Hogan versus Team Flair, czyli dwie legendy. Hulk Hogan i Rick Flair, oczywiście. Mistrz wielokrotnie i dawni mistrzowie WWE i tak skład właśnie Hogan, z drużyny z Hogana wchodzi Roman Reigns, Rusev, Ricochet Mustafa Ali, a z kolei drużyna Flera to król Corbin bo oczywiście wygrał King of Ring Corbin dlatego teraz jest Kingiem Corbinem Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre i Randy Arton. Kapitanem drużyny Flaira jest Randy Arton, a kapitanem drużyny Hogana jest Roman Reigns. Eee, no i tak, Hulk Hogan jest tam bardzo lubiany w tej Arabii Saudyjskiej. I no, jest też jeden z najbardziej rozpoznawanych legend i zawodników WWE, także nie ma się co dziwić. Ale jednak, dla prawdziwych fanów WWE, eee, Rick Flair to też jest naprawdę legenda, którą trzeba szanować. Ale mam dziwne przeczucie, że coś tam drużyna Hogana może wygrać. Ja będę kibicował drużynę Rica Flera, ponieważ znajduje się tam więcej zawodników, których lubię. Może porównajmy ich po kolei. Jeżeli chodzi o kapitanów, to chyba lubię ich jakoś podobnie, choć może minimalnie bardziej. Randy Gortona. Rusewa tak w miarę szanuję, ale jednak wolę drume Tyera. Później też z na Nakamura zdecydowanie. Tutaj obu tak średnio lubię, ale jednak go jego szleja I w, drugi, w ostatniej tej parze to tak na równi chyba bym postawił, chociaż może minimalnie bardziej lubię Barona Corbina. Dlatego też właśnie z tej sympatii. Będę kibicował drużyny Rika Flera i stawiam, że to ona wygra. Mam taką nadzieję, choć na no przeczucie mi mówi, że jednak przez to, że jakoś tak w tej Arabii coś tam się dzieje, to wygra drużyna Hogana. Ale ja stawiam na drużynę Rika Flera. Następnie mamy largest tag team turmoil match to determine the World Cup for the best tag team in the world. Czyli oczywiście taki potężny nie wiem nawet jak to nazwać, ale taki no mecz taki, że wszystko się dzieje. O mistrzostwa takimowe świata. Czyli mamy i mistrzów Takim Row i mistrzów Smegda i jeszcze inne drużyny i oni tutaj będą o to walczyć o miano najlepszego na świecie Takimu. I kogo my te mamy, mamy B Team, czyli oczywiście Bodal, Lase i Curtis Axela, mamy Roberta Ruda i Dolfa Zieglera E, mamy The New Day, czyli oczywiście Xavier'a, Woodsa, Kofiego, Kingstona i Biki, e, Mamy Wikingów, mamy Heavy Machinery. Mamy Lucha House Party, czyli oczywiście naszych luchadorów, Grand Metallica, Kalisto i Linsa Dorado. Mamy też OC, e, czyli AJ Styles'a i jego pomocników, jego przyjaciół, jego kolegów, czyli Luca Goelosa i Carla Andersona. E, mamy też e, The Revival, czyli e, właśnie tutaj... Naszych mistrzów, a także drużynę, w której skład wchodzą Zack Ryder i Kurt Hawkins. Um, no kurczę, to muszę przyznać, że dość ciężko jest mi wskazać faworyta tego pojedynku. Coś mi tutaj rozum, mówi, że The New Day z OC powalczył o to miano najlepszej drużyny. I też oni nawet tutaj są jako takie, takie główne postaci, są w środku tego plakatu. Więc może to jest jakiś taki sygnał, choć nie wiem, czy by dawało takie jasne sygnały, ale z jednej strony nigdy nie mówimy nigdy, więc może tak jest. Czy ktoś jeszcze bym chciał, żeby wygrał ten tytuł? Ja jakimś tutaj fanem dywizji taktymowej nie jestem, ale jeżeli miałbym rozpatrywać trzecią drużynę To bym zastanowił się nad Heavy Machinery, którzy mogliby dostać szansę jako mistrzowie A jeżeli miałbym patrzeć jakoś, kogo tak w miarę jeszcze trochę lubię, to Lucha House Party Ale jednak mimo wszystko jako głównych faworytów stawiam The New Day i The OC. I mamy coś, czegoś szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Bo jest, to jest Arabia, tak? Tam kobiety nie mają pewnych praw, ale ma, jednak odbędzie się mecz kobiet. I tak. Bardzo ciekawy to, mam nadzieję, będzie mecz, bo tak się zapowiada na papierze. Wygląda bardzo dobrze. A jest to starcie Natalii z Lacey Evans. Kogo stawiam? Na Natalię stawiam. E, jakoś mi się tak wydaje, że e, Natalia może wyjść z tego zwycięsko, może odnieść taki e, historyczny sukces, bo to jest pierwszy mecz e, w Arabii e, Kobiet, i tutaj jakoś tak mi po prostu mam takie przeczucie, że e, Natalia może e, zostać zwycięzcą tego pojedynku. I mamy 20-osobowy Battle Royale o miano pretendenta. Do tytułu Stanów Zjednoczonych, czyli oczywiście kto wygrywa, e, to zmierzy się z AJ Stylesem, czyli obecnym mistrzem Stanów Zjednoczonych. To jest to nawet napisane: Winners faces AJ Styles for United States Championships. E, no i tak, i to jest w kick Gali, czyli w tym wstępie naszym. E, I kogo my to w ogóle mamy? E, mamy a, tak: mamy Hita Slatera, mamy Cedrica Aleksandra Mamy Luka Halpera, mamy Drake'a Mavericka nawet, proszę bardzo. Mamy Andreadę, e, mamy Badiego Morfiego, mamy Apollo Cruisa, mamy Mojo Rawliego, mamy Erika Rowana, mamy r mamy Sina Kare, e, mamy też Taitusa Onila, mamy e, Akire Tozawa. I tak, ja bym miał podać, w ogóle może zacznę od tego, kogo chciałbym, chciałbym widzieć jako mistrza. Stanów Zjednoczonych, a potem m, kto ma realne szanse za, e, zawalczyć. A na koniec może jeszcze jakieś spekulacje dam. Tak, szczerze mówiąc, z tych zawodników najbardziej chciałbym, aby tym mistrzem został Luke Harper. Nie mistrzem, bo zmierzył się z AJ Stylesem, ale chciałbym, by żeby tą osobą był Luke Harper. Uważam, że zasługuje on na ten tytuł. I fajnie by było go z nim zobaczyć. Kolejną osobą jest Eric Rowan. Bardzo też lubię z tej grupy R2, ale on miał już ten tytuł, także jego wykluczam tym razem. A jako... A taką, jako takie realne postaci, to bym jednak zastanowił się nad Andriadę. Andriade może być w przyszłości kimś, już ma dość w miarę wysoką pozycję, więc stawiałbym na niego albo stawiałbym na Karilo tutaj Karilo e, powiedział, że on tutaj e, chce y, pokonać Andriadę, tak? E, tam było takie coś, że on oglądał jego mecz z Sinem Karo, tak? E, I coś mi się wydaje, że oni mogą jakoś może dojść do takiej konfrontacji tej trójki e, no, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale, tak szczerze mówiąc, żeby dostał szansę na coś, to nie obraziłbym się też, jakby to Sin Cara został tym, który e, zmierzy się z AJ Stylesem. E, no i tak, jeżeli już by miał dojść do pojedynku z AJ Stylesem, czy tytuł zostałby obroniony, czy jednak nie? To też jest dobre pytanie. Styles już jest tym mistrzem trochę. Był już, już nim też kilkakrotnie. Więc tak po cichu liczę, że jednak mistrz zostanie zmieniony. No i dobrze. Przedstawiłem właśnie swoje predykcje. Zachęcam w komentarzu, byście przedstawili swoje. Do gali zostało, nie wiem, jakieś 90 minut. Jak nagrywam ten materiał? Po gali. Znaczy nie od razu po gali, tak raczej, ale. Jakoś po niej po prostu pojawi się omówienie gali, w którym powiem swoje. Najpierw, oczywiście, obejrzę i powiem swoje odczucia. Co sądzę o tej gali, jak ona moim zdaniem wyszła, i czy moje predykcje się sprawdziły. No i cóż, to by było chyba na tyle. Także do usłyszenia, właśnie w kolejnym odcinku. I cześć.